Wakacje rachunkowe to pomysł rządu na problemy firm zmagających się z wysokimi cenami gazu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców mówi, to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Rosnące w minionym roku ceny gazu wpędziły w tarapaty wiele gospodarstw domowych i firm. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się piekarnie opalane gazem. W niektórych przypadkach rachunki za gaz wzrosły o kilkaset procent. Konsekwencje mogą być niezwykle poważne, przestrzega rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Piekarnia, która sprzedaje tylko pieczywo, nie jest w stanie, tak jak duże sieci, rekompensować ceny pieczywa ceną innych towarów i po prostu, jeśli tutaj rząd nic nie zrobi, istnieje niebezpieczeństwo, że z rynku znikną te indywidualne rzemieślnicze piekarnie. Wielu piekarzy obawia się o przyszłość swoich zakładów. Pani Grażyna Duszkiewicz, która jest właścicielem piekarni w Mielcu, potwierdza, że podwyżka cen chleba nie gwarantuje zwrotu ponoszonych kosztów. Podnieśliśmy bardzo mało, bo na przykład na Bochenku chleba złotówkę. To jest po prostu przy tych cenach wzrostu gazu, to jest po prostu tyle co nic. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa deklaruje, że rząd szuka rozwiązań, które uchroniłyby piekarnie, zwłaszcza te małe, przed bankructwami. Pracujemy nad rozwiązaniem wakacji rachunkowych porównywalnych do wakacji kredytowych. Byłoby to na pewno pomocne dla szczególnie tych małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciel takiego zakładu mógłby zawiesić przez 4 miesiące w roku opłacanie rachunku za gaz, a powstałą w ten sposób zaległość uiścić w późniejszym. Takie działanie jest przez przedsiębiorców pożądane, mówi ekonomista dr Michał Tuszyński. To będzie znacząca poprawa sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw. Do pomysłu wakacji rachunkowych z rezerwą odnosi się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Trochę pomoże, no ale po prostu to będzie tylko odroczenie tej wpłaty, więc i tak trzeba będzie kalkulować cenę pieczywa wyżej. Po prostu może to tylko spowodować, że ta agonia tych małych piekarni będzie przesunięta w czasie. Nadzieją dla piekarzy jest stale spadająca cena gazu na rynkach światowych. Jest ona o wiele mniejsza od tej z dnia ataku Rosji na Ukrainę. W szczytowym momencie w sierpniu ubiegłego roku ceny gazu sięgały nawet 350 euro za megawattogodzinę. Ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców próbuje poprawić PGNiG. Tym, którzy rozliczają się w oparciu o cennik gaz dla biznesu, zaproponowano obniżkę o 150 zł za megawattogodzinę, czyli o ponad 19%. To jednak kropla w morzu potrzeb, na co wskazują słowa pani Grażyny Duszkiewicz z Mielca. Od 14 już miesięcy mamy 800% podwyżki gazu. A teraz w tym roku mają dość kolejne. Minister Anna Moskwa przyznała, że rząd, chcąc ochronić małych przedsiębiorców przed skutkami wysokich cen gazu, planował wprowadzić rozwiązania takie jak w pakiecie energetycznym, czyli mrożenie cen gazu lub wypłata rekompensat. Rząd prosił o zgodę Komisję Europejską. Tak się nie stało dla gazu. Kilka razy o to apelowaliśmy. Jeszcze 19 grudnia podnosiliśmy takie zapytanie. Komisja uznała, że zastosowanie pakietu energetycznego w przypadku gazu to nieuzasadniona pomoc publiczna. Tymczasem ta sama komisja zatwierdziła pakiet pomocowy dla Niemiec w gigantycznej wysokości 200 miliardów euro.